Dzień dobry, czwartek, 11 dzień kwietnia. Witamy się z Wami w tym pięknym dniu. Słońce próbuje się przebić przez te chmury. Rano, powiem Wam, było piękne. Słońce świeciło, a teraz coś, jakieś chmury się zebrały, nie wiadomo skąd. No i jest jak jest, 13... Wyborcze, nie? Tak, jedziemy, słuchajcie, tak i zauważyliśmy, że plakaty wyborcze, słuchajcie, posprzątane. O dziwo. Niby mamy na to chyba miesiąc, a jednak widać, że ta kultura się zmieniła i porządek zaczyna być. No tak. Bo ja pamiętam jeszcze taki okres, takie lata, gdzie te plakaty to wisiały jeszcze przez kilka dobrych miesięcy po wyborach. No i tak, wiecie, aż wiatr ich nie zdemontował. Dzień dobry. Dzień dobry. Marzenka, o, chociaż tutaj wisi jeden plakat. A, no taki jeden zapomniany, ale nie jest porządek, widać czysto. To jest tylko jakiś taki, wiecie. Jeden coś zabłąkał. A ja teraz tak patrzę, jestem zielony, na zielono ubrany jak Kermit. Cały zielony, nawet się sufitówka robi. Jak Szrek. Zielona. Albo jak Szrek. A mi się to bardziej z Kermitem skojarzyło. Tak? No. Ale Kermita może wiele osób nie kojarzyć, nie? Z jakiej to bajki. Nie kojarzycie Kermita? No Szreka to właściwie na nie pewno była bajka, kojarzą. To była bajka, to nie była bajka. To było takie widowisko, bym powiedział. No tak, w odcinkach, nie? To był cykliczny taki program. Taki, nie? Ulica. Ale jaka to była ulica? Ja wiem, a ty? Z ziarna. Kojarzy mi się z takimi... Ciasteczkami, nie? Ciasteczkami. Słodko. No i teraz powiem Wam, że urodził nam się problem. Pomysł, jak zrobić domowe sezamki. Ale i widzisz, z takiej gadki po prostu z o Kermicie, nie? Porannej gadki o Kermicie z ulicy Sezamkowej zrodził się pomysł na domowe sezamki. Ja na przykład jestem, ja lubię sezamki. Ale nie wszystkie są takie same, bo ja pamiętam, że niekiedy się trafi na takie sezamki, które są mega twarde, a niektóre są takie delikatnie chrupiące. No ja nie? Wolę te chrupiące. Ja też wolę te chrupiące, bo szkoda zębów. No. Także kto wie, może za niedługo pojawi się przepis na pyszne domowe sezamki. To tyle, jeżeli chodzi o sezamki, Kermita i program Ulica Sezamkowa. My jedziemy teraz po jakieś pieczywo na śniadanie. A ja jeszcze, słuchajcie, chciałem w kwestii takiej, bo wczoraj oglądałem taki materiał odnośnie naszej demografii w Polsce i jest bardzo, znaczy o tym się już długo mówi, że jest problem, jest ujemny przyrost i tak dalej, chociaż tam niby jakieś małe drgnięcie było, ale powiem Wam, że wczoraj słyszałem, że są miejscowości w Polsce i podano przykład konkretnej, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, ale to nie wiecie, 50, tylko chyba 30 niecałe lat temu, było 4000 mieszkańców, aktualnie jest 1500, a w roku 2030, czyli za niespełna 6 lat, będzie 40% mniej mieszkańców. I że ten proces teraz zaczyna nabierać takiego tempa, że demografowie już się po prostu coraz to bardziej niepokoją, co to dalej będzie. Bo społeczeństwo się starzeje coraz szybciej, no i może być wielki jeden klops. A temat się wziął, no wiadomo, odnośnie czego, odnośnie babciowego, bo już tak, są zwolennicy, są przeciwnicy. A ja Wam powiem, że dochodzę do takiego wniosku, że jeżeli władza, bez względu jaka by nie była, nie zrobi coś konkretnego, żeby jakoś bardzo zachęcić ludzi młodych do posiadania dzieci, to nie wiecie, na zasadzie 500, 800, 1000 zł, to no, będzie źle, a może nawet tragicznie to co. No ja z kolei słyszałam takie opinie ekonomistów, którzy mówili o tym i chyba to się potwierdza właśnie tak jak mówisz, że ten program 500+, 800+, owszem, on wpłynął może jakoś na stan ekonomiczny, poprawił tę jakość życia rodzin, natomiast nie wpłynął na... Czyli poprawił stan ekonomiczny rodzin, jakby no w tym sensie, w tym znaczeniu, natomiast nie wpłynął na dzietność, na chęć posiadania dzieci. Stąd też znowu właśnie obserwowane są takie i odnotowywane takie jakieś dane, które mówią o tym, że tych dzieci no, rodzi się jednak i tak mało. Za mało. No za mało. Ja Wam powiem, że właśnie to jest to, słuchanie ekonomistów. To ma swoje plusy, minusy, ale widzę, że na przestrzeni lat doprowadziło do takiej sytuacji, jaka jest. No bo to w sumie względy i ekonomiczne, i mieszkaniowe doprowadziły do tego, że dzieci jest coraz mniej, a w perspektywie jest coraz mniej Polaków. Także jak ktoś nie weźmie się za to konkretnie i nie zrobi coś konkretnego, to ja Wam powiem, znaczy to może zabrzmi dziwnie,
może Marzenka się to nawet tu nie zgodzi, nie doprowadzimy do sytuacji, że posiadanie nie dziecka, ale dzieci nie będzie się opłacało, no to my po prostu znikniemy z czasem z powierzchni ziemi wszyscy. Zgodzisz się z tym, czy nie? Po prostu to już jest taka sytuacja, że no, posiadanie... No już nie jedna władza próbowała różnych rzeczy, no i właśnie, okazuje się, i to, że nie i to się musi opłacać. Także... I ja myślę, że najlepszym sposobem, chyba najdroższym by było to, że na przykład masz dwójkę, trójkę dzieci, dostajesz mieszkanie. Nie no, może się opłacać po pierwsze, po drugie, no ludzie już zrezygnowali z tego, bo faktycznie jest to dla nich zbyt uciążliwe. No i tu nie chodzi tylko o te 800 czy 500, ale to cały system przedszkoli, właśnie opieki. Ale mieszkania, takiej, to jest, mieszkań nie mają na przykład. To jest pierwsza sprawa. Druga, właśnie mieszkań, pracy dobrze płatnej. Także tak ekonomicznie to na pewno no, dużo do poprawy. Także ja myślę, że same żłobki nie rozwiążą. Ja jeszcze bilecik wezmę. Ale to jest jeden z... Ja wiem, ale podstawą chyba jest mieszkanie, tak mi się wydaje. No bo co z tego, że ja będę miał... Bo powiem wam, bez mieszkania, no to... Tutaj chyba ani rusz. I to może być jeden z najdroższych pomysłów, ale w perspektywie czasu może przynieść jakieś realne, wymierne skutki, efekty, o może tak. A te wszystkie inne to będzie tylko, wiecie, na zasadzie takiej, że coś robimy, żeby robić, ale właściwie mamy to gdzieś, bo politycy to też są już osoby, że tak powiem, dojrzałe, w podeszłym wieku większość. Więc mają to, wiecie, głęboko. No ale tu trzeba bardziej spojrzeć na problem no, pokoleń, a nie tu i teraz. Nie wiem, takie jest moje zdanie. Może macie inne, także dajcie znać co i jak. A my teraz idziemy po bułki. Jakie ładne borówki, duże, premium. Wezmę. No, jest różnica, widzisz? Patrz, jaka tu jest duża. A tu jest taka. No, malinki też weźmiemy, nie? Tak. Zawsze się zje. Opa. Ale w jakiej ona jest cenie? Marzena tu idzie i wypatrzyła botwinkę, proszę bardzo. Przepis u nas na botwinkę pyszczą jest i może być... Kraj pochodzenia Polska, żeby nie było. No i tak jak mówiłem, proszę bardzo, jednak słońce zaczyna wygrywać. Kto wie, jak jeszcze dzień będzie wyglądał. Może pięknie. Dobra. Zbieramy się i idziemy jeść śniadanie. A co do dzisiejszego tematu, to powiem wam, bardzo dużo wiadomości piszecie i też zauważacie ten problem, że problem jest, nikt z tym praktycznie nic nie robi i wszyscy czekają nie wiadomo na co, ale jeszcze ci na pewno do niego będę wracał, jak będziecie pisać dalej. Sprzęty przygotowane, a to znak. Nie, że przyszli goście. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pozdrawiam serdecznie. Standardowe hasło babci Basi. Standardowe hasło. Ale jakiś się ładny sweterek widzę. Tak, dziękuję. Babcia się ostrzeliła jak szczur na otwarcie jak kanału. Jak koń na dożynki. A tu się teraz będzie robiła łazieneczka. Już wszystko przegipsowane, zrobione. Będzie demontowane i malowany suficik. No i łazienka, można powiedzieć, będzie gotowa, bo tu już sprzęt, te wszystkie uchwyty zamontowane są. Także to, ale jeszcze zanim to tu proszę bardzo śniadanie, a dzisiaj bułeczki. Babcia Basia się może poczęstuje bułeczką. Nie, dziękuję, babcia Basia jadła o 8 śniadanko. O 8? Tak późno nie je śniadanie. O 8 to ja wstałem. Od do pierwszej to ja jem obiad. Ooo. Ta zniewaga. Ale może kawa? No, tak. Nie powtórzyłam się. Także babcia się już nie powtórzy. Proszę bardzo, kawka będzie czarna czy biała? Czarna. Czarna? Babcia, tylko czarna. A ja tylko biała. Zwyczajne mleko kupiłem na tę okazję. No, dla siebie. Dla siebie. Kawa przygotowana. Tu jak już widać, zdemontowane zostały wszystkie lampy w łazience. Więc można powiedzieć, że częściowo nastała ciemność. Oklejone wszystko dookoła kafelki. No i teraz czas na malowanie sufitu. Nie wiem, ile warstw trzeba będzie położyć, ale myślę, że dwie to raczej na pewno. Także biorę się teraz. Proces malowania przebiega dobrze, sprawnie. Został już tylko ten kawałeczek zaledwie tu. O, i widać, jaka jest różnica pomiędzy starą ścianą a nową. Widać, jak się to postarzało niestety, no ale życie, nie? Wszystko się brudzi, kurzy. I w międzyczasie był jeszcze kurier i przywiózł już tapety tamtego pokoju, tego mniejszego.
I tapeta będzie dokładnie taka sama, jaka była obecnie, czyli biało-szare pasy. Najbardziej jakoś tam, powiem wam, pasuje z racji tego, że tam nie ma aż tak dużo tej ściany, powierzchni. Właściwie taki kawałek i ona tu tak będzie wyglądała. Tylko wiadomo, będzie nowa, świeża, czysta i też polecimy od tego rogu tu i tu koniec. Także taki plan, tu na tej ścianie, gdzie jest okno, chyba nie będzie tapety, bo tam i tak będzie zasłona, więc nie ma sensu, to lepiej przemalować, niż bawić się w te wycinanki i kombinowanie. I jeszcze przyszła maskownica na karnik. Dokładnie taka sama jak w tamtym pokoju. O, coś takiego, ta sama wysokość, ta sama szerokość. Ona jest fajna, bo jak się zamontuje LED-a pod nią, to nie prześwituje. I jeszcze przyszły karnisze, ale to już są jeszcze spakowane tam w tej tubie. O, także to. I z tego co widzę, w paczkomacie już czekają klamki do łazienki i do pokoju. Także dzisiaj mam taki plan, powiem wam, nawet nie wiedziałem, nie planowałem tego, że będzie pomalowany cały sufit, wszystko już zamontuję, wyczyszczę i będzie łazienka prawie że gotowa i tylko mi zostanie już podłoga, ale przy podłodze dużo kurzu nie będzie, bo to tak trzeba po prostu wydłubać tą fugę, potem ten preparat się wleje, a właśnie co do tego preparatu, bo dużo osób pisało, co to za preparat, jaki to preparat, gdzieś tam koło tutaj umkło. Ja wam pokażę, co to za preparat jest pod te kafelki i to jest, słuchajcie, pod kafelki, które odchodzą od podłoża, o, bez względu na rodzaj podłoża. Proszę, to jest ten środek, no, ostrość, o, środek iniekcyjny do wypełniania pustek pod płytkami. To jest taka, ma taki proszek, to się rozrabia z wodą, nie wiem jakie tam proporcje, trzeba przeczytać. I za pomocą takiej strzykawy, która gdzieś mi tu w tym chaosie znikła, ale muszę ją znaleźć, się to wtłacza pod kafelki. No nie wiem gdzie ta jest ta. Muszę poszukać potem, gdzieś tu musiała wpaść, dobra. No, także taki to jest środek. Idę, jeszcze tutaj ogarnę to w tym przedpokoju, bo to mnie drażni, to coś. I biorę się za kończenie malowania łazienki. Dochodzi godzina 15. Marzenka już sprawdza. Ogląda, podziwia. Idziemy do Marzeny. Nie, Marzena nic złego nie robi. Bardzo ładny zamach. No. Łazienka Marek, zrobiona. Tak, Marek, ja może sobie tak nudził. Zrobię. No super, no. Odświeżona, fajnie. Jeszcze tutaj wypróbuję ten mój. Nie, to wszystko będzie, Marzenko. Nie, ten mój płyn, wiesz, ten jak ten... Płyn. Wczoraj kupiłam ten płyn i on ma dużo chloru. Nie? Śmierdzi jak nie wiem co, śmierdzi mój ocet dużo nic, lepszy. Ale... Wypróbujemy. No fajnie, od razu już różnica. Powiem wam, że łazienka jest prawie że gotowa. Jutro trzeba jeszcze do sklepu budowlanego jechać po takie, nie wiem, wykończenia tych wentylacji. Muszę kupić. I tutaj jest też na silnik. O, tam, no jeszcze podłoga będzie robiona. Także spokojnie, Marzenko. Ale dzisiaj, Marek, odwaliłeś kawał ale dobrej... Ale nie byłem świadomy, że to będę robił. I wszystkim potrzebnej, bo... A, słuchajcie, już klamka w ogóle idzie. Co ty nie odbiorę. Byłeś? Nie wiem, na czym tam skończyłem, ale tak, nowy sedes, nówka nieśmigana, zamontowana szczoteczka, zamontowany na papier, bardzo ładne, eleganckie, powiem, że tak się wyrażę. Tu już to na mydełko, nowy ręcznik, nowe uchwyty, co jeszcze? Aha, tu na mydełko też mówiłem, tu zabudowa w całości już zrobiona, wykończona, pomalowany sufit. Wygląda obłędnie, prawie no to że... jeszcze wymieniasz te wentylaty. Znaczy może kup tamte już żółte są, to się no. Nie nadaje do mycia. Tu jeszcze jest nowy ten uchwycik, bo tak, on też już latał. Tu uchwycik, wszystko wymyte, kabina wymyta cała. Jeszcze tylko muszę kupić nowy wąż, nową słuchawkę i nowy uchwyt i na dwie śruby go zamontować, tak jak powinno być. No to dzisiaj dosyć posunęło się, jeżeli chodzi o pracę. No dużo, takie było zpięcie D. Nawet Marek mówi, nie był świadomy, że mu tak pójdzie, nie, że tyle zrobisz, nie? No ja myślałem, że tego zrobię ten sufit, powiem wam. A tu proszę, wszystko się ładnie wyszło. A jeszcze tutaj klameczka. A to jutro. Emocje trzeba dawkować. Może. Także może, nie może. Dzisiaj klamka przychodzi, jutro montuję tą resztę. No i praktycznie mi tylko zostanie podłoga. I taką muszę kupić. To trzeba zabrać z sobą do auta. A to bierzemy jako wzór, tak? Jako wymiar, tak. No wiesz, to tak po żółko, to nie ma sensu myć już. Nie, no wiesz co, wymyć... To prawie 20 lat ma. Nie. Za jasny sufit. Tak samo jak tu, popatrzcie. Też było wymienione, jak ładnie się prezentuje. O, proszę, bielutkie jak sufit. No ale chyba nie są za drogie rzeczy znowu, tak nie? No, ale wiesz co, to na lata, to miało 18 lat czy ileś, no to bez przesady. To, czyli to już, tak. Swoje wyrobiło. Nabrało mocy, tak, może być wymienione. Dobra, to ja teraz, słuchajcie, jeszcze idę śmieci powynosić.
i zbieramy się na obiad, a dzisiaj na obiad kartofle i kwaśne mleko. A potem jedziemy właśnie do dentysty, wiecie? Zapomniałem to wspomnieć, bo to już słuchajcie, norma, nie? To już czwartek, dzień wyjazdu. A i słuchajcie, małe zmiany z racji tego, że jedziemy do dentysty, nagranie pojawi się dopiero pojutrze, przepis, także... I się teraz tak zastanawiamy, czy jutro czasami tu nie nagramy przepisu na pyszny domowy groszek, matko, krem z groszku. Bo wszystko tu jest, właściwie bzykniemy i będzie. No to by można było nagrywać. Dawno nie nagrywaliśmy już to. Dobra, koniec dywagacji, ja idę powynosić śmieci, bo wiecie co? Niby nic, no, ale nagenerowało się tego znowu, ale tak to jest, nie? No, ja się cieszę, że tyle jest zrobione. I teraz wiecie co, kolejny etap, tamten pokój, bo tam już jest też, to czeka, aż się zepnę w sobie, moc urzędową nabierze i wtedy robimy. A Marzena już to wiecie, ona się kuchnią zajmuje. Ona już mi coś tu sugeruje. Woreczka szukam. Znalazłam cały wór, a nie woreczek. No właśnie, nie mam tu woreczków, muszę kupić. Kratka spakowana, ale powiem wam, że zrobiło się pięknie. I teraz tak idziemy i mówię Marzenie, że jest dużo cieplej niż było wczoraj. Wczoraj powiem wam o tej porze, nie? Było bardzo chłodno. Jak na ten. A dzisiaj proszę bardzo, ciepełko się zrobiło, także kto wie, nawet już mi tym jest. Chyba za jest za ciepło. Kto wie, może weekend będzie ładny, chociaż słyszałem, że w piątek, że w niedzielę ma podobno padać, ale co z tego będzie, nie wiem. Ale póki co się cieszmy piękną pogodą. Czytam wasze wiadomości odnośnie tematu, który rano poruszyłem, mianowicie dzietność. No i właściwie zdania są jak zwykle podzielone. Część osób uważa, że powodem jest na przykład trudny dostęp do mieszkań, czy drogie koszty utrzymania, jeżeli chodzi o mieszkania. Powodem może być to, że no, słaby dostęp do przedszkoli, żłobków i tak dalej. I że żadne programy 500, 800, 900, 1000 nie wpłyną na to, dopóki nie będzie mieszkań. To jedni twierdzą. Inni twierdzą, że to nie chodzi o mieszkania, to nie chodzi o pieniądze, a bardziej o wygodę. Że ludzie młodzi nie chcą mieć dzieci z racji tego, że to się wiąże z obowiązkiem, z odpowiedzialnością, z wyrzeczeniami, a tu jest problem. Także widać, że ten problem jest bardziej złożony, niż by się wydawało. A co Marzenka o tym sądzi? Ten problem jest bardzo złożony i myślę, że my sobie możemy tutaj no, dywagować, ale... A czy nie my, to w telewizji słyszałem, nie? Ale nie ma na to złotego środka. Są pary, które będą miały różne jakby na ten temat opinie. Czy chcą mieć dzieci, dlaczego nie chcą. Znaczy niektórzy świadomie nie wybierają, nie tak, decydują tak. się. Tak, i świadomie też z powodów często ekonomicznych po prostu, nie? A czasami z powodów czysto osobistych nie decydują się i nie chcą. Natomiast no, tu jest taka złożoność tego problemu, tego tematu, no ale głównie tu chodzi o te kwestie właśnie tak jak piszecie też, mieszkaniowe, pracy, no właśnie takiej dostępności do opieki nad dzieckiem, kiedy wracacie do pracy, na przykład po macierzyńskim, nie? No niektórzy pisali, że to ze względów biologicznych, że na przykład chcą, a nie mogą, nie? No, Także jak widać, problem jest, prawdopodobnie będzie się pogłębiał. A czy coś się kiedyś tu zmieni w tej kwestii? No nie wiem. Czy politycy mogą mieć na to jakiś wpływ? No ja uważam, że mogą mieć. No ale są tacy wśród was, którzy twierdzą, że to akurat nie jest absolutnie to i tu tego się tak nie rozwiąże od tak. Zobaczymy, co będzie. Ale temat, jak widać, pojawił się ostatnio i coraz to szerszym gronem mi się tutaj ktoś pojawił. Boczek już powoli się skwarszczy. Kartofle się gotują. Tu wszystko przygotowane. Cebulka. Marzena coś tam odkryła. Nowy listek. A jak tam te robale? Jest nadzieja. No jak puszczę nowy listek, to może... Może jednak, słuchajcie, ja ostatnio zalałem go jeszcze raz czosnkiem, spryskałem, zalałem, posypałem cynamonem i powiem wam, że jeżeli chodzi o ten cynamon, to ja mam takie wrażenie, że on bardzo dobrze sobie radzi z tymi muszkami. Tylko warunek jest taki, że musi być idealnie równo cały przysypany. Tu jeszcze nie jest całkiem zasypane, natomiast te małe kwiatki zasypałem calutkie i powiem wam, ani jedna larwa mi nie wylazła. Proszę bardzo, ten był cały zasypany, to już co prawda już tu znikło, ale tu nie ma żadnej muszki, powiem szczerze. O, można stukać, pukać i nic nie odlatuje. Także nie wiem, miejmy nadzieję, że cynamon da radę, a ja wam powiem, czemu cynamon może dać radę. Bo cynamon jest takim specyficznym, że jak się idealnie zasypie całą doniczkę,
to te muszki nie mają jak po prostu możliwości przejścia przez niego, bo on jest tak suchy, nie? I to może być cały efekt. To są larwy w ziemi, nie? No ale wiesz, jak one nie będą miały wychodzić, no to one ci kiedyś tam, no wiecie co, nie? Wykończą. Ale jak czosnkiem ostatnio go zalałem, tego dużego, to monstery, to powiem, tak jechało na całym mieszkaniu. Taka była mocna ta konsystencja. Dobrze, dobrze była wymoczona. O, dobrze był wymoczony. Że naprawdę, miejmy nadzieję, że pomoże. No trochę tu jeszcze jest kwiatków do zlania tego. No ale coś, będziemy działać coś w tym kierunku. A tu już pięknie zaczyna omasta wyglądać, także pyszny obiad. Dawno u nas nie było tego obiadu, nie? No, do tego maślanka, idealos. Czwartek, witamy się z wami z drogi do stomatologa. Ale piękne słońce teraz mnie oślepia, powiem wam. Ładnie się zrobiło, nie? No, przyjemnie. Także my jedziemy. Ładny wieczór, 17 stopni. No, bardzo piękny. Teraz słuchajcie, jak jest taka pogoda, to przynajmniej jest długo jasno. I to jest cały plus po prostu, że ten dzień jest taki mega długi, że po prostu aż się chce, nie? Będzie jeszcze dłuższy. No będzie jeszcze. Ja słuchajcie, myślę, że u nas tu przynajmniej 21:15 to już się robi taka szaruwa. Jak już jest taki, wiecie, tak czerwiec, to jest tak wtedy idealnie. A potem się skraca, więc teraz najpiękniejsze dni przed nami, bo każdy dzień jest coraz to dłuższy. Każdy dzień. A potem jak już wyjdziemy w lato, no to zacznie się skracać. Ale póki co cieszmy się tym, że jest tak cudownie dzisiaj. Ale to sobie możesz się pocieszyć, że przed tobą, dopiero przed tobą najdłuższy dzień tak, roku. No, właśnie to mówię. Co do pogody, co do wiosny, słuchajcie, ja już to wiele razy mówiłem, że najbardziej z wszystkich pór roku ja uwielbiam wiosnę. Właśnie teraz, jak się wszystko zieleni, to wszystko tak zaczyna żyć, pięknie jest, a po prostu rewelacja. Tym bardziej, że to jest, wiecie, po tym okresie zimy, kiedy jest tak szaro, buro i ponuro, smętnie, mętnie i w ogóle, takie dni są rewelacyjne. A teraz, słuchajcie, bo tutaj tak dyskutujemy z Marzeną i mówię, może w niedzielę byśmy gdzieś pojechali, ale wiecie, zapowiadali wczoraj deszcze, nie? A Marzena mówi, no co ty, dzisiaj mówi, że ładna pogoda. Wchodzę na TVN Meteo, patrzę, słońce. A jeszcze wczoraj gadaj, że będzie padał deszcz. Na tej samej stacji? Na TVN-ie. No to nie wiem, może coś się zaktualizowało. Także jak będzie ładna pogoda, to planujemy znowu gdzieś wybyć. A gdzie? Zobaczymy. To jeszcze sami nie wiemy. Michaśka coś na pewno podsunie, jakieś ciekawe miejsce. Niedaleko, ale wiecie, byle było fajnie. O. Bilecik jest, a to znaczy, że dotarliśmy na miejsce. A ja jeszcze, słuchajcie, chciałem wrócić do kolejnego tematu porannego, czyli do Kermita. Jak się okazuje, nam się pomieszało. On nie jest ulicy Sezamkowej, tylko z Muppet Show. Ale tam też było coś takiego, pamiętasz? Takich dwóch takich dziadków. Byli i mi się też. To pomieszało. Tam była świnka Piggy, dobrze mówię? Tak, Piggy, nie Peppa. Piggy, Kermit, tam ich trochę było, nie? No, a na ulicy Sezamkowej to był taki żółty ptak, nie? Wielki żółty ptak. To jutro może na żółto. Tak? Dzień żółtego. Nie planuję. Dobra, zamykamy, idziemy. Jeszcze słuchajcie, jak potem będziemy wracać, w drodze powrotem musimy dwupaść do sklepu po płatki chili, bo nam już zabrakło, a do jutrzejszego przepisu, jak znalazł, idealnie podkręca smaczek, także jest naprawdę dobry taki krem z zielonego groszku z płatkami chili, także to musimy kupić i cytrynę, nie? Tak. No, także idziemy i coś wam jeszcze chciałem powiedzieć, ale jak zwykle tylko załatwione, fakty obejrzane, no, bo jak Marzenka, ja słuchajcie, jest u dentysty, to ja oglądam wtedy fakty, no bo co robić? Ale ja też się załapałam na trochę. No, także idziemy teraz do sklepu po papryczkę. A ja, słuchajcie, wiem, co wam chciałem powiedzieć. Marzenie też tego nie mówiłem. Dzisiaj w radio był jeden z kandydatów na prezydenta miasta Krakowa, nie? Tak, bo tam jest dogrywka, no. Tam jest dwóch. I słuchajcie, jak ja to usłyszałem, to ja na początku nie wierzyłem, ale to jest prawda. Jego pomysł na to, żeby zmniejszyć ilość turystów w mieście. Zmniejszyć? No, zawsze miasta płacą, wydają majątki, żeby przyciągać, a on chce zmniejszyć, bo twierdzi, że za dużo jest turystów takich co imprezowych, o, ale i tak się dostanie, że tak powiem, po dupie wszystkim turystom. I ma taki pomysł, żeby opłata ta aklimatyzacyjna, nie? Aha. Czy jaka to tam jest, na osobę za dzień, wiesz, ile wynosiła? Klimatyczna opłata. Sorry. Klimatyzacyjna. No. Nie wiem, nie mam pojęcia, na pewno jakąś rzucisz. Dobra, Marzenka się aż zatrzymała. Słuchajcie, to jest tak, ja wam podpowiem. Może ktoś słyszał w radio dzisiaj. Najwyższa kwota w Polsce
Przeważnie miasta to jest około 4 zł czy 5. Najwyższa kwota w Europie. Nie, ile za dzień od 5 osoby? 50 zł. Trzyosobowa rodzina na tydzień 1050 zł płaci. No myślę, że nie będzie miał krzyżyków poparcia. Ja nie no wiem. Bo wszyscy przedsiębiorcy, hotelarze, restauratorzy, no pozbędą ale się co, turystów. Chyba, no nie, dla mnie to jest, słuchajcie, tak chory pomysł, taki już nie słyszałem. Ale myślę, że to taki nasz polski, krajowy. Nie no, wymyślił coś takiego, co... No ale on ma jakieś tam poparcie, przecież jak jest w drugiej turze. No tak. Ale słuchajcie, 50 zł za osobę. Gdzie normalnie to jest 5 zł, 4 zł chyba, zależy od miasta, nie? A takie kwoty są. Bo on nie chce mieć tylu turystów. No i co teraz? Chyba wiecie, co się poprzewracało, wiecie gdzie. No ale to wiecie, potem... No, ja powiem tak, to ma uderzyć głównie w tych obcokrajowców, którzy przyjeżdżają na imprezy. A co, widzieliśmy taki w centrum, pamiętasz? Tak, tacy, wiecie, sporo. Młodzi na imprezki, tim teramintam. To widać, i to widać, takie głośne towarzystwo, no wiadomo. Imprezowi. Ale tak naprawdę oni i tak przyjadą. Nie przyjadą, bo dla nich i tak to będzie taniej, jak zapłacą te 10 euro za tą dobę, niż jakby gdzie indziej pojechali. No i tak się wyjdzie taniej. A kto najbardziej dostanie po dupie? Krajowi turyści. No też. Dziwny pomysł. Takiego pomysłu, powiem wam, jeszcze nie słyszałem. Ale w telewizji tego też nikt nie słyszał o takim pomyśle. Tylko on się sam, słuchajcie, mówił w radio, no nie? Ten kandydat. Jest ich dwóch, nie wiem, który to tam, jeden z tych dwóch. Także jak ktoś z Krakowa, to dajcie znać, czy wam się ten pomysł podoba, no bo wiecie, ale wam wiesz, się może podobać, wiesz, bo jak ktoś jest właśnie mieszkańcem, to może go to denerwuje, nie? Taka ilość tu turystów, no ale no jestem ciekaw, jak to by wyszłoby finalnie, gdyby faktycznie turyści nie przyjechali. To potem będzie płacz i zgrzytanie zębami. Jeszcze przy okazji kupię Michasi kwiaty, bo chciała do pokoju. No to są, powiem wam, piękne, ładnie pachną, ale w ogóle tu jest bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o kwiaty. Naprawdę piękne. Dobra, te wybrałem, bo chciała różowe. Bardzo ładne. Proszę bardzo, płatki, czyli kruszone, ostre. No płatki z chili, bardzo dobre. To nie jest płatki, to jest chili kruszone, ostre. Czyli suszone, kruszone. Ale bardzo dobre, mieliśmy. Moja przyprawa. Kiedyś to już mieliśmy. Ale jeszcze kiedyś Michasia kupiła takie w innym opakowaniu. A to jeszcze są... O, to, nie. Pomidory suszone z chili. Pomidory z chili. To ja je to kupiłem właśnie, ale też są jeszcze takie. O, mieszanka przypraw. Aha, że to? No. To jest taki w młyneczku, ale wiesz co, to płatki są lepsze. Tak, to są naprawdę fajne. Dobra, to co, wszystko? Cytryna? Jedna czy limonka jest? Cytryna, kwiaty, masło. Zaczyna się. Zaczyna się. Słuchajcie, przychodzimy odpalić auto, bo jutro wymiana opon. A tu taki gość leży. Nie wiem, jak długo ten gość tu leży. Nie wiem, co on tu zrobił, ale auto odpalić nie idzie w każdym razie. I nie wiem, czy to kwestia akumulatora, czy coś. Ale towarzysz sobie leży, muszę go jakoś stąd wyeksmitować. No tu widzę kable, wszystko w całości, ale cholera wie, czy gdzieś coś cię nie wlazło. No ja wiem. Ale jak to tu w ogóle wlazło? I zobacz, to jakąś kość sobie w ogóle przytarabaniło. Przecież to jest kość przyniesiona normalnie. Z jakiegoś kurczaka albo coś takiego. Nie no, tu kuna nie widać, żeby coś łaziło po tym. Dobra, słuchajcie, ja teraz go eksmituję i próbuję odpalić tym moim sprzętem, który kiedyś wam pokazywałem. No bo auto ani drgnie. Gość usunięty, wyeliminowany. Sprzęt podłączony. No i teraz się to niby ładuje. I taraj kocze. Zobaczymy, czy się uda odpalić. Powiem tak, akumulator był do zera wypompowany, ale zadziałało. Naprawdę świetny sprzęt, powiem wam, już wiele razy nie zawiódł. No i teraz co, trzeba to odłączyć i gdzieś się przejechać, żeby się lekko podładował do jutra. Jutro się wszystko okaże. Czy będzie rano niespodzianka? Oby nie. Nie, czy będzie wszystko dobrze? Odpali klemami i będzie... Ja muszę teraz herbatę się. Ja tak zmarzłam. Ja nie ale wiem to dlaczego. Was emocji, bo ja ci powiem, że ja nie zmarzłam. Ja mam takie zimne dłonie. Nie. Chcesz herbatkę? Nie. Nie chcesz herbatki? Nie. Fajna, taka ciepła, taka super rozgrzewająca. Dobra, to słuchajcie, jutro plan jest taki, że jedziemy wymienić opony. Mam nadzieję, że auto rano odpalimy. Jak nie, to będziemy odpalać za pomocą tej maszynki. Muszę ją w ogóle naładować sobie. Ale to jest świetna sprawa, ta maszynka.
taki rozrusznik zewnętrzny, ale powiem wam, daje radę, bez większych problemów auto odpaliło, przejechało trochę. Była wycieczka do Katowic. I nazad. No. Także miejmy nadzieję, że jutro będzie wszystko dobrze. Od razu tam zlecimy ładowanie akumulatora, jak pójdziemy wymieniać te opony. Dobra. Także taka niespodzianka na koniec dnia. Dzień dobry, piątek, weekendu, początek, 12 kwietnia. Witamy się z wami. Piękny poranek. Błękitne niebo. U nas 6:40, bo jeszcze zegar nie przedstawiony. Jedziemy. A skoro jedziemy, to znak, że auto odpaliło i powiem wam, dzisiaj bez większego problemu. Marzenka po prostu wsiadła, włączyła i wszystko zadziałało. Także akumulator się z lekcza podładował, ale dzisiaj na wymianie opon też zlecę do ładowania akumulatora, tak na wszelki wypadek, tak żeby nie było już w przyszłości jakichś niespodzianek. Ale teraz tak w ogóle myślę, akumulator już ma 6 lat, także on trochę już przeżył chyba, nie? Tak mi się wydaje. Dzień dobry. Na pewno. Dzień dobry. No, także lepiej go doładować. Dzisiaj będą wymieniać też opony. Sezon letni się rozpocznie. No i słuchajcie, dzisiaj nagrywamy dla was przepis na pyszny domowy krem z zielonego groszku i dzisiaj ten przepis się też pojawi. Stwierdziłem, że go damy radę zmontować bez większego problemu. Także dzisiaj o 15:00 jak zwykle przepis będzie, żadnego poślizgu. Taki plan. Także my teraz jedziemy. Mam nadzieję, że będzie pogoda ładna, bo tak, z jednej strony niebo już pokazuje błękitne, a z drugiej jakieś ciężkie chmury nadciągają. Nie wiem, o co chodzi. Tak jak wczoraj mówiłem, dziś jeszcze wizyta w sklepie budowlanym po kratki. Znaczy po kratkę i po te zakończenia wentylacji, o nazwie to tak, bo nie jak się wam nazywa. Także to muszę kupić. No i potem jedziemy oddać auto na wymianę opon. Powiem wam, pogoda dziwna, bo raz ładnie, raz brzydko, teraz takie ładne niebo się zrobiło znowu. Odpowiedni dział wybrany. Także idziemy szukać. No, ciekawa szafka, nie? Taka inna, bym powiedział. Dobra. Dobra, idziemy szukać takiej końcóweczki. Tu widzę kanały po jednej i po drugiej stronie. Gdzieś to tu powinno raczej być, bo tu nie ma takich cudeń. O, tu są takie cudeńka. O, dobra. Już wam pokazuję, co muszę kupić jeszcze. O, to. Takie cudo. 26 zł kawałek plastiku, jeden i drugi, bo dwie sztuki są potrzebne. No i taka kratka, o to jeszcze lepiej, 55 zł widzę, 52, 40, tylko muszę rozmiar odpowiedni dobrać. Jest, tu znalazłem za 22 zł niecałe, dokładnie ta sama. A jaka różnica w kolorze? To chyba widać gołym okiem. No idealnie, nawet dziur nie będę musiał nic kombinować, idealnie wejdzie. Także biorę. A nie, chwila. Kratka z kołnierzem, 19 zł, 20 zł, dobra, to nie wiem, czego to jest cena. Chociaż tu jest wszystko jakieś tak wymieszane, szczerze. A, o, kratka z kołnierzem, to jest za mało. To nie, to wraca. Tu, dobra. Nie. Wszystko kupione, Marzenka odpala i... no elegancko. Nówka, fulkę, nieśmigana. Tak, mucha nie siada, to mówią. Mucha nie siada, chociaż mucha tam, słuchajcie, padła pod maską razem z myszką. Przyjacielem. Albo przyjaciółką, nie wiem. Dobra. A szkoda mi tej myszki, ale jak po co tam właziła? Jeju, no Marek, życie, a kuna jak wchodzi, to ci nie szkoda, jak ci kable przegryzie, no. To wtedy psioczysz. Ale no. Ja już się obawiałem, powiem wam. Widać mnie, widać się. Ja już się obawiałem, że ta Franca nam przeżarła jakiś kabel, dlatego auto nie chce odpalić. I słuchajcie, ona, nie wiem czy widzieliście, bo to tak wiecie, szczegółowo nie pokazywałem, bo to widok taki średni. Ale taką kość z udka po prostu przyterabaniła na górę ta myszka. No. Głodna była, no i co? Biedna myszka. Tak skończyła. No ale wlazła i co, nie miała pozywa wyjść. Ale jak ona tam w ogóle sobie wyszła? Gdzieś tam... Przecież to jest takie maleństwo i no, ale jak się wspięła po kole no, jakoś. No i przecież były te worki, nie? No, no ale one nie, one są tylko ważne przez 3.
Także woreczki na kuny się powinno co 3 miesiące wymieniać. No ale myśmy tego nie zrobili, tak, i myszka sobie wlazła. No. Wyszło, już nie wyszło. Dobra, my jedziemy. Koszt wymiany to chyba tak jak w teraz. Tam ostatnio było, nie? 400 czy 5 jakoś tak, bo to też z hotelem. No nie, to są mniejsze troszeczkę rozmiarowo. Ale 19 cali tu jest chyba, jak się nie mylę, a to tak. Jest chyba od 19 ten cennik. Czy jako, czy powyżej 20, nie, jak tam było. Ale to wam oczywiście hotel, powiem, nie? Co, jak i hotel, tak. Bo ja na początku mówię, zostawimy je w aucie, ale one się nie zmieszczą w aucie, wszystkie widzicie w bagażniku. Bez sensu. Bez sensu. Na cieple, na tym to się tylko niszczy, więc niech one sobie podpoczywają. Wow, podpoczywa. Ale słoneczko. Pięknie jest po prostu. Pięknie. I ma być piękny weekend, a potem ma być też pięknie, piękna wiosna, piękne lato i piękne wszystko. Zabieramy swoje zabawki. No jest niższy, jest. Auto jeszcze przy okazji, słuchajcie, będzie odświeżone, umyte, wyczyszczone, bo tu tak zawsze robią. Także idę go teraz zdać. Zamkniesz? Dobrze, to ja już idę do środka. Masz kluczyk? Mam. Auto oddane. Możemy no iść na śniadanie. Z buta. Tak, z buta, ale bardzo przyjemnie, powiem ci, się idzie. Wiem, widzę. Bardzo jest przyjemnie, słoneczko świeci, idziemy na śniadanie. Nie wiem, czy gdzieś po drodze zaliczymy śniadanie, czy do domu, to się jeszcze okaże po drodze, że tak się wyrażę. A potem przychodzimy i gotujemy, nie? No. Potem gotujemy przepis, wszystkie składniki są już na miejscu. Teraz tylko wziąć się za gotowanie. Tak, a ja jeszcze potem będę montował. No i jeszcze coś chcę dokończyć, łazienkę, bo tak, przyszła klameczka, wczoraj nie powiedziałem z tego wszystkiego. Wam pokażę klameczkę. Przyszła to będę montował, te końcóweczki. No i łazieneczka prawie że gotowa. No jeszcze podłoga mi zostanie potem. Ale podłoga to w przyszłym tygodniu. Czyli można powiedzieć, że prawie się wyrobiłem. No tak, tapeta już jest. Nie, na ale z łazienką, bo tak sobie zakładałem, że tydzień, nie? No tydzień. A my w tym samym miejscu, Marzenko. Tydzień temu byliśmy. No, ale ci zatkało, nie? Nie, bo też opony, nie? Tak przeleciało. Naprawdę. Dobra, słuchajcie, ostatnie były tosty francuskie, bardzo syte, powiem wam. Dobre, ale tak sycące. Ale dzisiaj jest śniadanie tygodnia, szakszuka i chyba ją sobie zamówię. Ale domówię sobie tego chorizo, bo ja jakoś lubię z chorizo. Tylko no, posmażane chyba, bo surowe mi na takie, wiesz, zimne. Tak, no to na pewno tam posmażone. I tego herbatka. A szakszuki dawno nie jadłem, szczerze przyznam. A to była dobra, chyba ty jadłeś kiedyś? Jadłem tu już, no. Dobra, jest jakaś wersja, słuchajcie, z fetą i ze szpinakiem. Ale gdzieś jedliśmy zieloną szakszukę, pamiętasz? Coś było gdzieś. Nie wiem, w tym Jeffie. No, może to taka wersja jest. Ale mi te włosy, chyba fryzjer się zaczyna zbliżać, bo już włosy dają znać, nie? Że wyla na niedźwiedzia polarnego się robi. No i mamy śniadanie, proszę bardzo, szakszuka. Wygląda bardzo ładnie, pachnie też ładnie, apetycznie. No, Marzenka postawiła na klasykę. Klasyka, jajka na bekonie, frambuterki, no i pieczywko. Smacznego. Ideolo. Ja sobie domówiłem chorizo, które jest gdzieś tam pod spodem. Podsmażone, także do tego to. No i oczywiście herbatka. A tu taka ładna dekoracja, która już mi się podobała ostatnio i zapomniałem wam ją pokazać, czy powiedzieć nawet o niej. Tak ciekawie wygląda z takich suszonych, nie? Taka kopuła. Coś innego. Dobra, bierzemy się za śniadanie. Smacznego. Wróciliśmy do domu, ja teraz biorę się za montaż tych wszystkich elementów, montuję to, potem zamontuję klamkę, no i jak widać Marzenka już tam przygotowuje pod nagranie, kawka się robi, idziemy do łazienki i zaczynamy od tych plastików, bo to wystarczy tylko właściwie wsunąć w te otwory, no i tyle, tu się wkręci śrubki, jedynie powiem wam, zastanawiam mnie, czy klamka będzie pasowała, czy wszystko będzie ok, bo była kupowana trochę na czuja, nie? Niby wymiary się zgadzają, wszystko się zgadza, ale różnie może z tym być, nie? Centymetr, dwa i będzie echo. Ale dobra, spróbujemy to zamontować. Oczywiście wam pokażę, jak będzie efekt końcowy. Dobra, kawka robimy, a potem nagrywamy przepis. Wszystko zrobione. Tu jak widzicie już przygotowane wszystko pod nagranie. A ja, słuchajcie, pokazuję wam efekty. Proszę, klameczka zamontowana.
pasuje, to jest najważniejsze, działa. Tak? Na to trzeba było czekać tyle lat. Otwieram. Nawet nie musisz zamykać, nawet nie musisz do tego, wystarczy. To jest automatyka. Naprawdę, teraz zamknij się od środka. No, co się cieszy. Tylko wiesz, czego tu brakuje i na to też może zwracali czasami uwagę nasi goście. Wiem, zamknięcia. Że od środka nie... No właśnie, akurat oni nie mieli takiego czegoś, więc już mówię, dobra, i tak tu jesteśmy sami, to nie ma sensu nawet. No, a jak goście są, to widać, jak ktoś jest w toalecie. To znaczy, no, to się nie da ukryć, słuchajcie. No. Idziemy do środka, patrzymy. Zamontowane są te końcóweczki. Bardzo ładnie to wyszło. Czyściutko, bielutko. Także teraz... Teraz można już zamknąć łazieneczkę, wyłączyć światełko i przystąpić do nagrywania przepisu na pyszny domowy groszek, krem z zielonego groszku. No, groszek a jest, groszek tysiowy już był. I ja wam powiem, że nasz to jest domowy. Nasz domowy groszek. Pyszny. Przepis znajdziecie na niego. Jaki on jest dobry. On nie jest wczoraj robiony. Nie, nie. Ale zobaczcie, to jest to dowód na to, że można go przechowywać sobie w szczelnie zamkniętym pojemniku. I znowu użyć. No i nic się z nim nie dzieje, nie? Bardzo dobre jest. Także wszystko gotowe, ale piękny koperek, słuchajcie, w doniczce. Ładny. Dobra. No ale dobra. Ja dziękuję. Wszystko przygotowane, ale popatrzcie, jak Marzenka pięknie wygląda. Kolorowa suknia. Te kolory. Założyła. Kolory ty też masz, chociaż jest takie... Moje są jakie są, dobra. Niebieskie. Także bierzemy się za nagranie, wszystko przygotowane, groszek jest, ale jaki piękny kolor ma. On dopiero zyskuje kolor, bo on jest mrożonym groszkiem i odmraża się. Także na przykład dla porównania, widzisz, ta jest bardzo zamrożona, a ta już jest taka ładna kuleczka zielona. No to co, zaczynamy przygodę. Tak. Przyprawy są, bulion jest, bo niektórzy myślą, że to z kostki, a to nie jest, słuchajcie, z kostki, to jest prawdziwy, nawet ważny. Nie, to jest akurat bulion mięsny, ale może być warzywny śmiało dodany, także jak to lubi i woli. Dobra, wszystko mam. Nagrywamy. Pachnie już na całym mieszkaniu cebulką, powiem wam, obłędnie. O, Marzenka ubrała się pod kolor dzisiaj. Pod kolor. Działa? Działa. Będzie... Krem. Krem de la krem. Bardzo ładnie to pachnie. Jeszcze chwilę jak gotowe. To jest bardzo szybki przepis. Tak, bo akurat ten groszek, no on już się trochę gotuje. Do miękkości gotujemy groszek, później resztę przypraw. Już jestem głodny, powiem, że go śniadania do. No ale testować musisz. I dopiero 11:30. Pomimo tego, że jest dopiero... Oczywiście, że będę są. No, już nawet talerz przygotowany, proszę bardzo. Dobra, to gotujemy dalej. Gotujemy, tak. I wciągamy zapachy. Ja już mogę się cieszyć smakiem tego pysznego kremu. Już wam pokazuję. No, trochę się to rozbołtało, wiadomo. Śmietanka, koperek, groszek ptysiowy, ale konsystencja, powiem wam, idealna. A papryczka musi być. Bo bez papryczki to mi to jest takie trochę... Mdłe. Takie, wiesz co, jak są do małych dzieci bez te... Wyrazu, tak. Te takie nadania. No, a dla mnie widzisz nie. Po prostu pychota. Jak przyjdą goście na taki piknik majowy, jak znalazł po prostu. A że teraz weekend prawie jak majówka, no to nic, tylko do sklepu po groszek i robimy. Tylko już niedługo. Marzenka przelewa do słoiczka i bierzemy ze sobą. No tak, nie zostawię tego. Ale naprawdę piękna konsystencja wyszła. I kolor ładny, nie? Kolor marzena pod sukienkę. No, także ja, słuchajcie, biorę się teraz za jedzenie. Może chili jeszcze? Nie, dziękuję, idealnie, za jedzenie. I montaż oczywiście, żeby na 15 przepis się pojawił. Przepis zmontowany, także rolka pojawi się już o 15 z minutami. Myśmy teraz dostali wiadomość, że auto już jest gotowe, opony wymienione, wszystko zrobione, więc idziemy po odbiór. No i widzimy się pewnie w drodze. Powiem wam, teraz idę w krótkim rękawku, co prawda zakładam bezrękawnik. Bo nie wiem, ile tam jest stopni na dworze aktualnie. Nie mam pojęcia, ale wygląda, powiem, pięknie. Błękitny. Proszę bardzo, błękit, ani jednej chmurki. Także wygląda na ciepły dzień. Marzenka już widzę, przegląda jakieś oferty. Ale niektóre samochody mają takie odważne kolory, nie? Ale ładne. I to właśnie też tak
Bardzo ładny kolor, powiem taki, no to jest chyba w rzeczywistości to jest taki złoty raczej. To nie jest pomarańcz, ale bardzo ładnie się prezentuje. My tu zawsze idziemy w takie klasyki. Takie rdzawe złoto może bardziej nawet, nie? Bardzo ładne. No właśnie, my klasyki. A my teraz czekamy na auto. Załatwione, opłacone koszt, dokładnie ten sam co poprzednio, 498 zł, nie? 78 zł. Akumulator w sensie sprawny, bo tu go od razu sprawdzili, sprawny, nic się nie uszkodziło, tylko po prostu się rozładował. Także teraz pan powiedział, wystarczy trochę pojeździć i się naładuje, zregeneruje i będzie jeździł dalej śmigło. Bierzemy go teraz w obroty. Tak, także wycieczka w niedzielę będzie z Kodą. Przynajmniej się naładuje, pojeździ, trochę rozkręci. No. Zatem my jedziemy dalej po Michasie do domu. A dzisiaj słuchajcie, na obiad rybka, tak? Dobrze mówię? Dorsz? To jest chyba halibut. Halibut. Bo rozmrażał mi się i chyba podejrzewam, że to jest halibut. Tak halibut jest bardzo mięciutki, delikatny. Tak, przeciwieństwie do dorsza. Dorsz to taki zbity, fajny mięso. Ja na przykład bo dorsza bardzo lubię. Mi się kojarzy z takim dobrym schabem. No, ale taki to też jest fajne mięso. Jest, fajne. Ja teraz mówię marzenie, ty poznajesz to auto. Jakie wypolerowane, aż po prostu tak, razi po oczach. Ty normalnie fulkennówka nieśmigana. Co, nie działają ci kluczyki znowu? Aha, ja do tyłu je. Marzona coś ostatnio ma problemy z tym kluczem, ale to tylko dlatego powiem wam, że jest blisko telefon. Jak telefon jest blisko klucza, to od razu on wariuje. Jakoś tak dziwnie. Chyba się sygnały zakłócają. No, koła ładnie, opony wymienione. Wyczyszczone felgi. No pięknie, pięknie to wygląda. Właśnie takiego węża szukałem. Ten ma ile długości? Chyba 1,60 m, a tu dwumetrowy. Różnica w cenie 10 zł. Nie, myślę, że taki 1,60 m zupełnie wystarczy. Jeszcze uchwyt muszę kupić. Tylko nie w tym kolorze. Czarny odpada. Musiało być coś srebrnego. To jest taki najbardziej banalny, prosty, ale przynajmniej będzie chyba dobry, bo będzie trzymał słuchawkę pod odpowiednim kątem i chyba ten wezmę, bo inne to są nie za bardzo. No, ten jest na stałe, to nie. Nie idzie regulować tu nic, ten jest czarny. Czyli chyba to się to nie chce tam wyłożyć. Chyba ten uchwyt wezmę. No. Ten wąż będzie idealny do tej słuchawki, bo właśnie taka słuchawka u nas jest. A ten rodzaj węża jest o tyle dobry, że tu nic nie wchodzi pomiędzy te łączenia, tak jak tu na przykład. Potem to, albo to lubi tu pękać i się rozlatywać, a tu jest wszystko w całości. Także wąż jest dobry. No jeszcze może taki jednolity wąż, ale akurat jakoś ten bardziej pasuje. Srebrny, tam wszystko srebrne jest, więc dobra, idę do kasy. Wróciliśmy do domu, zakupy zrobione. W poniedziałek można przystąpić do dalszej części kontynuacji remontu. A tu słyszycie w tle, jak skwierszczy. Pięknie rybka, dwa kawałeczki, potężne powiem wam. Jak ona pachnie, do tego kartofelki, kolesław. No i taki obiad się dzisiaj zapowiada. Tykwa już przygotowana, ale nie, słuchajcie, to nie dla mnie. Marzenka mówi, że dzisiaj próbuje inną yerbę. Ale matę. To możesz spróbować, może akurat... Mi to nie, słuchajcie, ja wam powiem, że próbowałem to, co Marzena kupiła ostatnio. One lepiej pachną niż smakują. Bo jadą tak samo tym tytoniem, że... Ale teraz otwieram nowy, jabłko mięta. Naprawdę będzie przepyszne, ja uwielbiam mięte, jabłka lubię. Ale co ja wam powiem, Marzenka sobie, znaczy Marzenka, ja jej kupiłem wczoraj nową tykwę, tak. Ale naturalną, ręcznie robioną. Mm. Powiem wam, będzie petarda w przyszłym tygodniu. Nie no, to Tomce tam weźmiesz, a to będziesz na drugi, co? To jest fajne. Wiesz jak smak, pachnie? Mięta. Jak farba do malowania z okla. Naprawdę. Marek, wiesz co, ty to słuchajcie, powinieneś być jak poeta. Byłem dzieckiem, to na Śląsku, przynajmniej ja kojarzę, był taki zwyczaj, że się lamperię malowało, czyli zokel. I właśnie farba, ten emolak tak walił, jak ta yerba mate. No, bardzo podobny zapach. Ale może być, nie no, może smakować, nie? Na pewno mi to czuję. Tak? Bo tamta truskawka fajnie pachniała, ale ja w ogóle nie czułem smaku truskawki. No bo mówię ci, ten posmak się dopiero pojawia po połknięciu i tak, wiesz... Odparowaniu. Dobra, to ja wolę czekać na moją rybkę,
która już tu bardzo ładnie dochodzi. Jaki kolorek piękny, złoty. Tak, ładnie się smażyła, dobra. Już kartofelki. Jerba się robi, ryba się robi. Dobra, obiad o kolacja dzisiaj. Przy piątku może być jak najbardziej. Weekendu początek, piątek. Pewnie zastanawialiście się, czemu taka cisza. Otóż, słuchajcie, udało mi się chyba rozwiązać problem kuchni, a mianowicie tych frontów, ponieważ znalazłem fronty, które idealnie się wpasują. Co prawda kolor jest taki, to jest dąb, jak się nie mylę. Wiadomo, na komputerze wygląda to zupełnie inaczej. One są z taką ramką, no ale trudno. Plus jest taki, że będzie szło chyba wymienić wszystkie fronty. Warunek jest tylko jeden, że korpus musi mieć 220 cm. I chyba tyle te nasze korpusy mają, jak się nie mylę. O ile dobrze pamiętamy, to muszę sprawdzić dokładniej jeszcze. No i problem byłby rozwiązany, jeżeli chodzi o fronty w kuchni. Także szukałem, grzebałem, mówię, nie, no muszę coś znaleźć, bo to jest niemożliwe, żeby po prostu nie było frontów. No i jednak coś się udało znaleźć. Także kwestia kuchni byłaby idealnie rozwiązana, bo wystarczy zdemontować stare, zamontować nowe i kuchnia będzie po prostu jak nowa spod igły. Jedynie co trzeba będzie wymienić, to na pewno to szafkę ze zlewu, ponieważ tam była jakaś zrobiona dziwnie na wymiar i ona ma jakieś 50 coś centymetrów. Nie wiem w ogóle skąd taki front się znalazł. Takich frontów już nie ma, bo tam 55, jak się nie mylę. Także to trzeba będzie niestety zmienić i górne. Dwie szafki, a reszta po prostu te kominy, to wszystko nie trzeba będzie demontować, tylko pyk, pyk, przełożyć. No. Także udało się znaleźć. Możecie dać znać, jak Wam się podoba taki front. No ja uważam, że nawet wychodzi ok. Tu akurat sobie jeszcze gdzieś, już Wam pokazuję. Zrobiłem taką wizualizację wstępną, jakby to wyglądało, ale nie wiem, czy teraz znajdę, nie? No bo jak zwykle teraz jej nie znajdę, no po prostu. O, jest. Coś takiego. Tak by to mniej więcej wyglądało, o. Tutaj te fronty i tak by się to ładnie układało, było wszystko równo, równiutko. Także dewiza na przyszłość, nigdy się nie poddawać i szukać, 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 aż się znajdzie. Tylko mam nadzieję, że jest 2,20. Ale jak dobrze kojarzę, to coś takiego właśnie było. Dobra, żegnamy się z Wami, miłego wieczoru, dobrej nocy, widzimy się jutro, jutro sobota. Także do jutra.